samorząd, bo może przerwać, może postawić weto i tak dalej, może zablokować. Polega, że to też trzeba zrobić, bo zawsze nie takie firmy są, prawda, jak muszę starszy i się przerzuca. Przedszkola do gimnazjum, ale to muszę powiedzieć tak, że żeśmy przez te lata zdobyli. Mimo tego, że gimnazja zostały zlikwidowane, że to jest ostatni rok funkcjonowania gimnazjów, mimo tego, że wielu zapewne się przyzwyczaiło do tej struktury i miało też nadzieję na rozwijanie, na jej poprawianie, bo przecież nie mówimy, że wszystko było idealne w tej strukturze, w programach nauczania na przykład, lub bądź w całym systemie funkcjonowania edukacji w Polsce. Ale to nie znaczy, że będziemy tylko płakać nad rozlanym mlekiem, tylko po prostu trzeba się wziąć w garść i wspólnie razem, w partnerstwie rozwiązywać najistotniejsze problemy edukacji. No, to najpoważniejszy problem, jaki przed którym stoimy, to jest oczywiście rekrutacja w tej chwili do szkół średnich. Mamy w tym roku wyjątkową sytuację podwójnego rocznika. Trzeba zwrócić uwagę na odpowiedzialność samorządów. Wiedząc o tym, że do takiej sytuacji dojdzie, w wielu samorządach, wielu dyrektorów zmniejszało nabór na poszczególne oddziały w ubiegłych latach, tak żeby stworzyć przestrzeń dla możliwego tego właśnie podwójnego rocznika. Jaka była różnica między gimnazjum a podstawówką? No tak, była taka zmiana właśnie, że z jednej szkoły do drugiej i to było dobre, myślę, dla uczniów. Ponieważ no, taka zmiana właśnie jest dobra psychologicznie, moim zdaniem, to się sprawdzało. To trochę jak przesłanie na koniec. To było trochę przerażające, ale równocześnie podnosiło na ducho, bo oznaczało, że wszystko razem jest prawdziwą zmianą, a nie tylko przygodą. Wyniki były coraz lepsze, coraz więcej mamy tych najlepszych absolwentów gimnazjów, czyli tak naprawdę ten system szkół gimnazjalnych się sprawdzał i wskazuje to na to chociażby fakt, że na chwilę obecną w tym konkursie wzięło udział ponad 1500 najlepszych absolwentów gimnazjum gmin wiejskich i miasteczek województwa pomorskiego i to jest dowód na to, że dzięki nauczycielom, rodzicom, dzięki wsparciu samorządów udaje się tę edukację z roku na rok poprawiać, czy ona jest coraz lepsza i coraz więcej. I coraz więcej mamy absolwentów, którzy mają tak znakomite wyniki nauczania.